to jest taka jubileuszowa pielgrzymka, piąta, śladami księdza Dariusza Sańki. Uczestniczyło w tej pielgrzymce około 30 osób. Pogoda dopisała. Tak naprawdę Darek zawsze przemierzał tymi ścieżkami, uczestniczył samotnie w pielgrzymkach, właśnie tej do Matki Bożej Różnostockiej. I dlatego my tak samo, znajomi, rodzina, uczestniczymy w tym dziele, które zapoczątkował Święty Pamięci Darek. Każdy, kto niesie jakieś intencje do Matki Bożej Różnostockiej, prosząc o wiele rzeczy, łaski, intencje dziękczynne są. Darek, tak jak mówiłem, przemierzał bardzo często sam tą trasę, prawda? Różnie on to robił, bo to raz szedł, powiedzmy, drogami polnymi, raz leśnymi. No i dlatego też to się zrodziło, żeby to kontynuować, prawda? Piąta pielgrzymka, to już tak naprawdę jesteśmy wprawieni w bojach, prawda? Tak jak bardzo często Darek to mówił. To jest 30 km do całego naszego życia.